Dzień dobry wszystkim, ja jestem Kapelusznik, prawdopodobnie. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do omówienia rozdziału. I co? Rozdział zaczął się w zasadzie od bitwy pomiędzy pacyfistami Sentomaru i potworami morskimi Vegapunka, a siłami rządowymi. A całą bitwę w międzyczasie obserwowała ekipa przebywająca z Vegapunkiem. Patrząc na jakiś mały monitorek, ekranik, coś takiego, dziwią się temu atakowi, ponieważ obrona Sentomaru jest, przynajmniej wedle ich słów, bardzo dobrze zorganizowana i nieprzekraczalna dla sił rządowych. I przy okazji zostaje nam przypomniana hierarchia władzy pośród Serafinów oraz pacyfistów. No i Sentomaru ma wyższą władzę niż na przykład wiceadmirałowie marynarki. Słomiani jednocześnie są przerażeni obecnością Kizaru, a prawdziwy Vegapunk przeprasza Sentomaru, że sam musi się mierzyć z admirałem marynarki. Jednocześnie w międzyczasie także dochodzi do walki Sentomaru z Kizaru. Słomiani są przerażeni jego obecnością. No i co? Kizaru by wolał, żeby Sentomaru od razu się poddał, a ten odpiera, iż dał słowo Luffy'emu. Kizaru go pyta, od kiedy on współpracuje z piratami, na co marynarz odpowiada, że wejdzie w sojusz z każdym, kto uratuje Vegapunka. No i Kizaru zaczyna sobie wspominać tam różne rzeczy, stricte my dostajemy retrosy Sentomaru, Kizaru i Vegapunka i zaczynają się one od tego, że Vegapunk i Kizaru odnajdują Sentomaru po tym, jak on pokonał niedźwiedzie, czym oni są zaszokowani. Wygląda na to, że mały Sentomaru został wyrzucony z jakiejś wioski i proponuje Vegapunkowi swoje usługi w zamian za dobre pieniądze. Chwala się tam, że niewiele musi jeść, bo jest wytrzymały. Doktor go pyta oczywiście, na co wyda te pieniądze, a on odpowiada, że na onigiri, na co Kizaru prychnął śmiechem. Kizaru w teraźniejszości wspomina, że w tamtych czasach Sentomaru był uroczy i kontynuujemy te retrosy. Sentomaru dostał pracę jako ochroniarz Vegapunka i okazuje się, że to Kizaru wyszkolił Sentomaru. Wow! Dosłownie mistrz i uczeń teraz walczą. No i retrosy się kończą, no i niestety także po nich dosyć krótkim czasie Sentomaru zostaje drugi raz pokonany w tym arku. Niestety także Kizaru przechwytuje chip dowodzenia nad pacyfistami należące do Sentomaru i przejmuje nad nimi kontrolę osobiście. Wydaje im również rozkaz zniszczenia morskich bestii Vegapunka, po czym Kizaru informuje Saturna o wykonaniu rozkazu. A członek Gorosei ubolewa jedynie nad stratą Sentomaru, który był silnym pionkiem. Słomiani i Vegapunk, widząc to wszystko, oczywiście rozpaczają nad jego porażką. Mówią też o opuszczeniu systemu ochronnego, czy raczej kopuły nad nimi, bo z tego co pamiętam z poprzedniego rozdziału, to chcą wylecieć z wyspy górą. Lecz York przypomina, że założyła hasło. Natomiast Vegapunk także przypomina, że Kizaru jest logiem światła i jeżeli zechce, to może ominąć wszystkie laserowe bariery, na co Usopp jest przerażony. A Kizaru wspomina sobie spotkanie ze słomianymi z Shabondi. Tymczasem ekipa Luffy'ego przemieszcza się na tył wyspy i dziwią się, że zawył alarm. Lilith mówi, że nikt nie powinien przekroczyć barier, no a my wiemy, że oczywiście zrobił to Kizaru, bo jego moc na to mu pozwala. Kizaru zaczyna monolog, że chciałby dodać starych znajomych, czyli w domyśle Sentomaru, do listy rzeczy, które rząd chce zabezpieczyć na Egghead, czyli elektrownia od Matki Ognia, York i Punk Records. Dodając, że Vegapunk musi zostać wyeliminowany jako najważniejszy cel. Reszta słomianych oczywiście dalej panikuje nad kwestią Kizaru. No i co, Lucci próbuje w międzyczasie zabić Vegapunka, lecz Stussy go obroniła swoim ciałem. Sanji szybko zamknął Kaku w bańce zabezpieczającej, a między Luccim i Zoro wywiązała się walka.
Na koniec rozdziału Kizaru odnajduje Venga Force One, biegnącego razem z Sunny. A rozdział kończymy tym, że Luffy kopie Kizaru, dodając, że są 100 razy silniejsi od ich ostatniego spotkania. Rozdział w zasadzie taki kolejny przejściowy, trzeci z rzędu w sumie. Niestety Oda mocno spowolnił tempo, no ale cóż, nie był też taki zły. Ocena 6 na 10. Pierwszy temat, który absolutnie chcę poruszyć jako pierwszy, to zachowanie Sanjiego. Gdy Stussy została ranna, on nic nie zareagował. Ja jestem w ciężkim szoku, bo pragnę przypomnieć, że Sanji, gdy poprzednio byliśmy na Egghead, to walczył w obronie Nami z Jimbe Serafinem i powiedział, że ktokolwiek zrani Nami, to mu nie wybaczy. Czyżby przemiana Sanjiego po aktywowaniu przez niego egzoszkieletu się dokonywała? No kurde, zobaczyć Sanjiego w tak mrocznej formie będzie ciekawym wątkiem. Może właśnie rolą Pudding będzie utrzymywanie wspomnień Sanjiego w ryzach, jak kiedyś o tym już wspominałem. Drugi temat to postać Kizaru. Nieważne co by się działo, czy by walczył z rodzonymi dziećmi, to wydaje się, że dla Kizaru rozkazy są świętością. Jest wręcz służbistą do kwadratu. Pomimo tego, że tam w pewnym stopniu bolała go walka z Sentomaru, bo chciałby go mimo wszystko uratować, to woli dalej wypełniać rozkazy. Wydaje mi się, że Oda dał teraz jego, Vegapunka i Sentomaru retrosy, by podkreślić, że walczy on teraz z ludźmi, z którymi stworzył silne więzy. A jak wiemy, rząd jest bardzo pragmatyczny, także może dojść do sytuacji w przyszłości, gdzie to Kizaru stanie pod ścianą, gdzie sam będzie musiał zadecydować, co zrobić dalej, samemu podjąć bardzo trudną decyzję, a nie tylko wypełniać puste rozkazy. Moim zdaniem z czasem postać Kizaru będzie właśnie zmierzała w taką stronę, takiej samodzielności. Może się mylę, więc dajcie znać, co o tym sądzicie. Trzecia kwestia to Luffy vs Kizaru, czy Luffy go pokona? Szczerze to myślę, że absolutnie nie. Może pokonał Kaido, ale warto spojrzeć na to, ile razy przegrał. Z iloma postaciami też Kaido walczył. Moim zdaniem Luffy jeszcze nie jest na poziomie Imperatora, pomimo wszystkich power-upów na Wano. Jestem zdania, że obaj panowie są na porównywalnym poziomie, przynajmniej w tym momencie, i starcie powinno być wyrównane. Chyba że gadam głupoty i mnie Oda w kolejnym rozdziale wyjaśni. I na koniec ciekawe porównanie. Luffy powiedział, że są oni, czyli Słomiani, 100 razy silniejsi niż kiedyś. Te same słowa padły z ust Shaki w kontekście porównania siły Słomianych do Reja przed timeskipem. Bardzo fajna symbolika, mówiąca nam, że Słomiani są gotów tym razem przyjąć admirała na klatę. Także to tyle ode mnie i na razie, piszcie co myślicie.